Nadszedł wreszcie dzień, w którym się wszystko odmieniło. Gdy do kraju mogli wrócić ci, których nie było. Kiedy znów zabrzmiały głośno wiersze zakazane i piosenki przestawały być cenzurowane. Kiedy przyszła wreszcie wolność, wszyscy się zerwali. Jeśli stały jakieś mury, to poprzewracali. Wyrzucili także pędzle, farby, powielacze. Od tej właśnie pory wszystko miało być inaczej. Kiedy z dawnych stołków pospadali komuniści, kiedy znowu można było mówić, co się myśli, kiedy z władzy można było śmiać się i żartować, i gdy za poglądy nikt się nie mógł prześladować, gdy zachodni powiew znowu dał nadzieję świeże, i wtedy, kiedy Wałęsa rozmawiał z papieżem, gdy z kościołów świątych dopłynęły głosy wiary, przy okrągłym stole reformował się kraj stary. Dzieci na podwórku, każdy chce być Jankiem Kosem, pancernym Janosikiem albo Hansem Klosem. Przydział na malucha, ocet i kartki na mięso, i spółdzielnie mieszkaniowe i kolejka gęsto. Obok demonstracje, delegacje i sztandary, to na twoich oczach tu się wielkie rzeczy działy. Tak powrotnie utracone farby powielacze. Od tej właśnie pory wszystko miało być inaczej. 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 Od tej właśnie pory wszystko miało być inaczej.